Przez kilka miesięcy znajdowałem trochę zabawek. No i teraz jest czas, żeby to przesegregować. Taką drobnicę jak to do woreczka. Jak będzie coś dużego i fajnego, to sobie zostawię. Na razie jest dużo tajemniczych. Jeszcze mam kilka tych worków, ale na razie to mam czas tylko na tyle. Zacznijmy od czerwonego worka. Portfel. Mamy jakieś takie zabawki. Tu mamy takiego policjanta. Tu chyba coś do mikrofalówki. Torebka. Książka kuchenna. Taki talerzyk. Taki talerzyk. Coś tam ten. No i farby w słoiczkach i brokaty. To już nic ciekawego. Wysypię sobie tyle. Teraz czarny worek. Chyba jakieś totalne śmieci. No. Musiałem to przepatrzyć wcześniej. Teraz przechodzimy do góry. Jest trochę suszarek. I prostownic do włosów. Niestety kabel już jest ucięty przy samej dupie. Przy każdej. Ale może niektóre będą działać. Śmieci. Śmieci. Tu pudełko. Widać. Kolorowanka. Znaczy panel wentowy. Wróble już nic. Są jaki. Niektóre rzeczy sam tu rzuciłem. To było pudełko. Tu są jakieś kapsułki. Stare płyty, pudełko. Kawałek klocka Lego. Zbity wazon. To takie pudełko. Na biżuterię. No w środku jeszcze jest trochę rzeczy, ale sprawdzałem, ani złoto, ani srebro. I tyle w tym pudełku. Jeszcze płyty jakieś przyjściówka. Dobra, jedziemy dalej. Tutaj mamy część od kosiarki. Tej buty, co sobie kupiłem, rowerowe. Zsypujemy. I co się trafiło? Jakieś sitko. Krokodyl, co mu się zęby naciska. I się przytnie. Może się uda go naprawić. Kręgle. Patyczki. Rączka od kosiarki. Kubeczek z Play-Do, bałwanek, sztuczny olej, jakaś zabawka dla dziecka, kubek z Play-Do wypełniony, kubek do mycia zębów, jakiś do klocków, pasuje z tym, nie pasuje, drzwiczki, jakieś puz dla Tomcia. Klocek taki duży z plastliną w środku. Zabawka dziecięca. Pistolet na wodę. Foremki jakieś. Znowu ten. Jakaś tacka. Kawałek ciężarówki. Tu jakieś zakręcadło. Piła. Kawałek samochodziku.